Dzień dobry, Jacek Kielin, Strefa Dobrych Emocji. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat taki, czy mama i tata powinni trzymać jeden wspólny front wychowawczy wobec dziecka. Czy oni powinni być wobec dziecka konsekwentnie tacy sami? A może w przybliżeniu tacy sami? No i powiem, że nie. To znaczy uważam, że nie powinni. Znaczy uważam, że w ogóle takie myślenie jest szkodliwe i to jest szkodliwe przede wszystkim dla samego małżeństwa czy samego związku pary, która wychowuje dziecko. Dla dziecka także jest to niekorzystne moim zdaniem. Ta jednolitość oddziaływań wychowawczych nie wydaje mi się niczym dobrym. Po pierwsze dlatego, że żeby osiągnąć taką wspólną linię, jednolitość, jedna osoba w związku musi zdominować drugą. Nie da się uniknąć takiej jednolitości, jeżeli ktoś w tym związku nie weźmie za twarz tej drugiej osoby. Ojciec i matka mogą mieć na tysiące różnych rzeczy różne poglądy i mają różne poglądy. Mama mówi, że nie możesz wyjść na dwór, musisz odrabiać lekcje, a tata mówi, możesz iść na dwór. No i w zasadzie i taka decyzja ma tysiące uzasadnień. I gdyby rodzice mieli doprowadzić do takiej sytuacji, że jest ten jednolity front i nie wiem, zawsze ma być tak, albo zawsze ma być siak, to by oznaczało tylko tyle, że ktoś w tym związku potwornie zdominował tą drugą stronę, pozbawiając go własnego zdania i pozbawiając go wpływu na własne dziecko, ale też pozbawiając go autentyczności. Więc ta różnica musi się pojawić, musi być. Ojciec jest inny, matka jest inna. Można by się zastanawiać nad tym, czy po prostu ci ludzie zamiast się dominować, mogliby się dogadywać. I oczywiście w jakimś zakresie jest to możliwe, że mama z tatą się dogadają co do jakiejś kwestii, ale generalnie gdyby oni chcieli się dogadywać we wszystkim, co w życiu na bieżąco się dzieje, to nic innego by nie robili, tylko siedzieli i uzgadniali różnego rodzaju większe i mniejsze, ważne, ważniejsze i mniej ważne kwestie. Nie da się. Matka jest inna, ojciec jest inny, mają inne podejście do życia, inne spojrzenie. I też ludzie, my jako ludzie mamy też różne wartości. Nawet jeżeli deklarujemy, że mamy takie same, to przecież tak naprawdę to, co nami kieruje, to czym, co uznajemy za ważne, każdy z nas ma inne. I moim zdaniem dla dziecka najlepiej jest, kiedy doświadcza różnych oddziaływań wychowawczych, ale i mama jest autentyczna w tym, co robi, i tata jest autentyczny w tym, co robi. I jest prawdziwy i spójny, tak? Bo tak myśli, tak uważa. Ja myślę nawet, że to napięcie między ojcem a matką, w sensie takim, że nie wiem, ojciec wyrywa dziecko matce z rąk. To jest opisywane czasem w literaturze. Jakby to, że w pewnym etapie życia może bardziej ma wpływ ojciec, a w innym etapie życia ma większy wpływ matka. I to jest jakby niezwykle cenne doświadczenie dla dziecka. Generalnie mamy taki świat i chyba najczęściej jest taka opinia formułowana, że mężczyźni we współczesnym świecie są podporządkowani kobietom, przynajmniej w domu, i są zniewieściali. Tak? Przyjmują perspektywę i myślenie kobiety i rezygnują z wychowania dziecka.
Ale ten męski punkt widzenia dla kobiety jest często trudny do przyjęcia. I odwrotnie, dla mężczyzny ten kobiecy punkt widzenia w wychowaniu dziecka także jest trudny. I jednak jakby ta różnorodność jest zaletą. Jest, że dziecko ma doświadczenie różne z różnymi ludźmi. I to moim zdaniem dziecko bardzo ubogaca. Tak, nie jest automatem, też ma możliwość wybierania, zastanawiania się. I myślę, że coś, co jest ważne dla dziecka, to jest to, że rodzice, którzy się różnią, powinni różnić się pięknie. Tak? To znaczy, że chociaż, nie wiem, mają inne zdanie, mają inny pogląd na różnego rodzaju kwestie wychowawcze, to na przykład nie podważają decyzji drugiej strony i jakby respektują i szanują decyzje, które podjął współmałżonek. Nawet jeżeli się z nim nie zgadzają w danym momencie, to jakby nie kwestionują też prawa współmałżonka i drugiej osoby do decydowania. Dla dziecka jest to wspaniałe, myślę, doświadczenie, kiedy widzi różnych rodziców, którzy jakby, chociaż są różni, mają inne poglądy, to potrafią ze sobą żyć. I te różnice, także różnice na wychowanie, nie niszczą tego związku. I to jest dopiero lekcja. I to jest dopiero lekcja. Oczywiście antylekcją będzie to, jeżeli ktoś dominuje drugą osobę w związku i podporządkowuje jakimś regułom, nie, także tym regułom w relacji z dzieckiem. I cóż za wzorzec ma dziecko, że w życiu mają, że w życiu walczymy o to, czy je na górze, tak? Czy mamy, czy taty. I to mi się nie podoba. Później w życiu mamy doświadczenie bycia z różnymi ludźmi, o różnych charakterach, różnych wartościach, różnych światopoglądach. I to doświadczenie wyniesione z domu, że mama jest inna i tata jest inna, tata jest inny, mama jest inna, jakby jest moim zdaniem dużym, dużym zasobem na życie. To tyle teraz, na dzisiaj, dzisiaj z Krakowa. Następny temat, który chciałem poruszyć, to takie pytanie zostało mi zadane. Czy alternatywne metody komunikacji utrudniają dzieciom nauczenie się mówienia, tej mowy werbalnej? Jest takie pytanie i chciałbym się do niego odnieść. Zapraszam do zadawania mi pytań. Zapraszam na moją stronę www.jacekielin.pl do zapoznania się z ofertą szkoleń, z ofertą superwizji. Można nas zaprosić. Bardzo proszę. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo.